hali widowiskowo-sportowej Radomskiego Centrum Sportu odbyła się gala XTB KSW 88, która odzwierciedliła niezwykłe starcie i została ochrzczona mianem Bitwy o Radom. W walce wieczoru fani mogli zobaczyć pojedynek pomiędzy Danielem Rutkowskim, byłym pretendentem do tytułu wagi piórkowej, a młodym wilkiem polskiego MMA, Patrykiem Kaczmarczykiem. W drugim głównym starciu wieczoru Bartosz Leśko, ekspert do spraw poddawania rywali, zmierzył się z debiutującym w KSW Piotrem Kuberskim, byłym mistrzem organizacji FEN, który do tej pory nie zaznał smaku porażki w swojej karierze trwającej od 8 walk. W walce otwarcia gali w Radomiu Jacek Gać, debiutujący w KSW były kickbokser, zmierzył się z Michałem Gniadym, innym niepokonanym w MMA zawodnikiem, który po raz pierwszy wszedł do okrągłej klatki. Świetny, pełen emocji pojedynek rozgrzał publiczność zgromadzoną w hali w Radomiu. Obaj zawodnicy od pierwszych sekund walki poszli na niesamowitą wojnę w klatce. Obaj przeżywali w tym starciu trudne chwile. Obaj padali na deski, ale ostatecznie to Michał Gniady złapał w końcu rywala na macie w tzw. krucyfiks i rozbił go ciosami. Wynik tego pojedynku: Michał Gniady pokonał Jacka Gacia przez TKO w 3 minucie i 2 sekundzie rundy pierwszej. Jacek Gać po nieudanej walce podziękował swojej bardzo licznej rzeszy kibiców, w której także pojawił się zawodnik KSW Arkadiusz Wrzosek. W konfrontacji dwóch pań doszło do starcia pomiędzy dwiema znakomitymi zawodniczkami w kategorii słomkowej w Polsce. Anita Bekus, jedna z czołowych zawodniczek, stanęła naprzeciwko Marii Silwy, która zdobywała uznanie na arenie międzynarodowej w MMA. Obie zawodniczki rozpoczęły walkę spokojnie i badawczo, jednak szybko znalazły się w klinczu, który dominował przez większość czasu pierwszej rundy. Obie starały się również przeprowadzać obalenia, ale walka zawsze wracała do klinczu w stójce. W drugiej rundzie fani mieli okazję zobaczyć wiele wymian i ekscytujących akcji w stójce. Walka ponownie trafiła do klinczu, a na końcu przeniosła się na matę, gdzie Maria Silva zdołała zająć pozycję za plecami rywalki. Trzecia runda przyniosła coraz bardziej skuteczne akcje stójkowe ze strony Brazylijki. Bekus zdołała przeprowadzić obalenie, ale walka szybko wróciła do stójki i ponownie znalazła się w klinczu. Pod koniec rundy walka ponownie przeniosła się do stójki, ale ostatecznie całe starcie zakończyło się decyzją sędziów. Maria Silva zwyciężyła walkę na punkty. Wynik tego pojedynku: Maria Silva pokonała Anitę Bekus jednogłośnie na punkty 30-27, 30-27, 30-27. Jeśli podoba Ci się nasz content, będziemy bardzo wdzięczni za każde polubienie filmu oraz zapraszamy do subskrypcji kanału MMA Info. Po walce Silva vs Bekus Federacja KSW ogłosiła nową zawodniczkę, którą została Ewelina Woźniak. Informację przekazał Mateusz Borek podczas wywiadu z Woźniak oraz Arkadiuszem Wrzoskiem. Przed walką Ramzon Rzembijew dostał dużo wsparcia od swojego rodaka, który zawalczy na KSW 89 Saladina Parnasa. Zobaczcie nagranie z chwili przed walką. Francuski zawodnik Ramzon Rzembijew, który wygrał 4 walki z rzędu, wkroczył na ring KSW, aby zmierzyć się z debiutującym w tej organizacji niepokonanym Fabianem Łuczakiem. Rzembijew od samego początku wywierał presję na swoim rywalu, atakując pojedynczymi ciosami. Potężnym kopnięciem w głowę trafił także polskiego zawodnika. Łuczak starał się odpowiedzieć kontrami i próbował obalić przeciwnika, ale to właśnie Francuz znalazł się w dominującej pozycji, zdobywając plecy rywala i wygrywając przez poddanie. Wynik tego pojedynku: Ramzon Rzembijew zwyciężył Fabiana Łuczaka przez poddanie, duszczenie za pleców, po 3 minutach pierwszej rundy. Podczas zabawy KSW między walkami, face to face cam, kamera skierowała się ku Przybyszowi i Parnasowi. Czy chcielibyście zobaczyć taką walkę w przyszłości? Dajcie znać w komentarzach. Jakub Wikłacz był w narożniku Władysława Folbijczuka. Przed walką dał znać na Instagramie KSW, że już niedługo zobaczymy go w klatce giganta polskiego MMA. Siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj w roli widza i również będę w narożniku Wlada, tak więc trzymam mocno kciuki, mamy wygraną Miśka, a mnie zobaczycie w nowym roku, kiedy, to już się okaże niedługo. Daniel Tarhila, młody talent z Mołdawii, przywitał w okrągłej klatce innego utalentowanego zawodnika, Władysława Folbijczuka z Ukrainy. Tarhila starał się narzucić tempo walki i wywrzeć presję na rywalu.
Władysław dobrze jednak odpowiedział i trafiał Daniela ciosami. Po 3 minutach Mołdawianin obalił, wszedł zza plecy Władysława, złapał go w duszenie i poddał. Wynik tego pojedynku: Daniel Tarhila wygrał przez poddanie w 3 minucie i 57 sekundzie rundy pierwszej. Stefan Wojczak, numer 6 wśród najlepszych zawodników królewskiej kategorii KSW, zmierzył się z niepokonanym Kamilem Gawryjołkiem. Chociaż Stefan Wojczak po pierwszych wymianach próbował obalenia, szybko poszedł jednak na otwartą wymianę i posłał Kamila Gawryjołka na deski. Już na macie dobił rywala ciosami i zwyciężył w tym pojedynku. Wynik tego pojedynku: Stefan Wojczak pokonał Kamila Gawryjołka przez TKO w 1:06 rundy pierwszej. Ulubieniec fanów z Radomia Alberto Dziemkowski stanął do rywalizacji z zawodnikiem z czarnym pasem brazylijskiego jiu-jitsu Jorge Bueno. Od samego początku zawodnicy poszli na mocne wymiany w stójce. Polak skupiał się również na okopywaniu wykrocznej nogi rywala. Ostatecznie pojedynek trafił na matę, gdzie Alberto Dziemkowski znalazł się w górnej pozycji i skutecznie atakował przeciwnika przez całą rundę. W drugiej odsłonie walki Polak kontynuował swoją strategię, okopując nogę rywala i atakując go ciosami. W końcu udało mu się celnie trafić, co spowodowało otwartą wymianę, a Brazylijczyk znalazł się na deskach. Wynik tego pojedynku: Alberto Dziemkowski pokonał Jorge Bueno przez KO w 1:28 rundy drugiej. Co miał do powiedzenia krótko po walce w wygranym pojedynku Alberto Dziemkowski? Sami zobaczcie. Siemano, jestem szczęśliwy, jestem spełniony, idę po więcej. Przede wszystkim chciałem wam bardzo, bardzo podziękować, że cały czas jesteście ze mną. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Mamy to! Dziennikarz KSW zadał pytanie Albertowi Dziemkowskiego, jak się czuł dzisiaj w klatce. No dobrze, czułem się w klatce przede wszystkim. Byłem skoncentrowany na zadaniu. Wiadomo, wszystko można poprawić, ale tak naprawdę 2 tygodnie mocnej współpracy z Darią, wcześniej pracy nad, przede wszystkim nad głową, bo też ja czasami się zajeżdżałem, potem troszeczkę ta moja uwaga, priorytety troszkę gdzieś uciekły do innych rzeczy około sportowych, ale jeszcze jestem młodym chłopakiem i jeszcze naprawdę tutaj mogę namieszać. Gala w Radomiu przyniosła starcie Enrique da Silvy, numeru 5 rankingu wagi półciężkiej KSW, z powracającym do organizacji byłym pretendentem do tytułu Marcinem Wójcikiem. Początkowo zawodnicy pokazali ciekawe wymiany stójkowe. Następnie Polak ruszył do ataku i obalił Brazylijczyka. Po chwili zdobył dosiad, ale ostatecznie trafił za plecy rywala i chwycił go w duszenie. Da Silva wyszedł z opresji, ale Wójcik dalej kontrolował walkę na macie i rozbijał przeciwnika ciosami. Na początku drugiej rundy Wójcik trafił 2 razy sierpami, a po chwili posłał rywala na deski efektownym podbródkowym. Wynik tego pojedynku: Marcin Wójcik pokonał Da Silvę przez KO w 31 sekundzie rundy drugiej. Na kanale KSW tuż po walce dziennikarka przeprowadziła krótki wywiad z Marcinem Wójcikiem. Wójcik podzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami po tej walce. Tak, a ty się na tym znasz, jeżeli chodzi o tę walkę grapplingową. Także cieszą mnie to bardziej twoje słowa. Wiesz, no, ogromnie się cieszę, że tą pierwszą rundę prowadziłem i wygrałem w zdecydowany sposób. I taki był plan na walkę, ale jeszcze większą radość mi sprawia na pewno i to jest bardziej efektowne nakłotowanie rywali. Także no, to jest dla mnie, wiesz, super bonus, nie? Tą walki trochę w stójce miałem unikać według planu, ale no, cieszę się, że to wszystko się tak poukładało. Przed jedną z najważniejszych walk gali KSW, legenda federacji Michał Materla stanął do face to face'a z mistrzem KSW wagi średniej Pawłem Pawlakiem. Zawodnicy okazali sobie szacunek i z uśmiechem na twarzy stanęli przed kamerami Viaplay. W drugiej walce wieczoru doszło do starcia Bartosza Leśko z debiutującym w KSW byłym mistrzem organizacji FEN Piotrem Kuberskim, który do tej pory nie zaznał porażki przez 8 walk. Obaj zawodnicy zaprezentowali świetną walkę stójkową, precyzyjnie trafiali i angażowali się w coraz mocniejsze wymiany. Na twarzy Kuberskiego pojawiło się krwawienie, a chwilę później również Leśko odniósł kontuzję. Z każdą kolejną wymianą obaj zawodnicy trafiali coraz mocniej, wyraźnie dążąc do znokautowania przeciwnika. W końcu Kuberski zadał cios, który powalił Leśkę na matę. Szybko jednak ten powrócił do walki i przetrwał pierwszą rundę. W drugiej rundzie Kuberski kontynuował nacisk, podczas gdy Leśko nadal się bronił. Niestety Piotr zadał silny cios, a następnie jeszcze 2, co doprowadziło do nokautu Bartosza Leśki. Ostateczny wynik tego pojedynku: Piotr Kuberski zwyciężył Bartosza Leśkę przez nokaut w 1:12 drugiej rundy. Piotr Kuberski nie ukrywał swojej radości po wygranej walce. Sami zobaczcie, co miał do powiedzenia Kuberski. Dziękuję bardzo Federacji KSW za to, że dzisiaj mogę się pokazać, za to, że mogłem pokazać się z jak najlepszej strony. Dziękuję panu Maciejowi, dziękuję panu Martinowi, dziękuję mojemu menadżerowi, całej publiczności zgromadzonej tutaj w Radomiu za duży aplauz, za świetny doping, za wspaniałą publikę i oby taki gal więcej. Kuberski tuż po walce udzielił szybkiego wywiadu i opowiedział nam, jaką widział tę walkę. Bardzo wyszło to mega,
początek trochę zardzewiały, trochę taki spinka była, ale gdzieś to fajnie wychodziło. Gdzieś poczułem tą krew, widziałem, że z Bartoszem mogę iść na mocną wojnę, ponieważ te ciosy aż tak bardzo nie raniły, jak moje raniły jego, więc poszedłem bardziej na przełamanie. Przed walką wieczoru gali KSW 88, Saladin Parnas i Adrian Bartosiński stanęli do face to face'a. Bartos, który przeważnie żartobliwie wypowiadał się w temacie Francuza, w tamtym momencie żarty zostały odłożone na bok i obaj zawodnicy stanęli do bardzo bliskiego spotkania twarzą w twarz. Na gali XTB KSW 88 odbyła się walka wieczoru, w której Daniel Rutkowski, były pretendent do tytułu wagi piórkowej, zmierzył się z młodym wilkiem polskiego MMA, Patrykiem Kaczmarczykiem. Dosłownie chwilę po rozpoczęciu pojedynku, Patryk Kaczmarczyk trafił Daniela Rutkowskiego latającym kolanem. Rutek upadł na deski, ale pomimo trudności zdołał przetrwać i walka kontynuowała się na macie. Patryk kontrolował przeciwnika, który skutecznie się bronił i atakował również z dołu. Pod koniec rundy Daniel odzyskał równowagę i zdołał sam obalić Kaczmarczyka. W drugiej rundzie obaj zawodnicy od samego początku narzucili sobie mocne tempo stójkowych wymian. Kaczmarczyk próbował kilka razy trafić ponownie latającym kolanem, ale tym razem mu się to nie udało. Ostatecznie walka przeniosła się do klinczu, w którym Rutkowski miał przewagę. Po powrocie do stójkowych wymian Kaczmarczyk trafił wysokim kopnięciem, które zmusiło Rutkowskiego do upadku na matę. Mimo to Daniel ponownie przetrwał i odwrócił sytuację, powracając do stójki. Zdołał obalić Kaczmarczyka i rozpoczął serię ciosów na macie. Na koniec rundy walka ponownie przeniosła się do klinczu, gdzie Rutkowski dociskał Patryka do siatki. W trzeciej rundzie Rutkowski próbował narzucić swój styl walki od samego początku. Obaj zawodnicy dokonywali coraz mocniejszych wymian. Daniel łapał Patryka w klincz, a w końcu przeniósł walkę na matę. Z tyłu rywala Rutkowski zadawał ciosy i poszukiwał duszeń. Patryk wstał, ale nadal był dociskany do siatki przez Rutkowskiego i walka dotrwała do końcowego gongu. Wynik tego pojedynku to jednogłośna decyzja na korzyść Patryka Kaczmarczyka, którą ogłoszono wynikiem 29-28 w trzech rundach. Na social mediach KSW tuż po walce Rutkowski na chłodno opowiedział nam swoje spojrzenie na walkę. Co myślisz, że te kolana trochę ustawiły, czy... Nie, no na pewno, wiesz, ja się w ogóle w pierwszej rundzie zapytałem, czy on mnie tak walnął, wiesz, że tak spadł. Mówił właśnie, że kolano wyskoczył jak najbardziej. No i później tam mówią, że i tak cała runda prawie minęła, no dobra, luź, wiesz, druga runda też czymś tam trafi. No mówię, to są takie przebłyski, że ładnie trafił i się zleciało. Tak? A zaskoczył, no bo w sumie jest dużo mocniej, zaskoczył cię siłą po prostu, że opór tak stawiał? Znaczy wiesz, no jest silny, no wiesz, ja u każdego się tak naprawdę spodziewam podobnych rzeczy. Był mocny, zdecydowanie, trochę mi ręce zapuchły, tak nie bardzo miałem jak tam, wiesz, obalać, co nie robić pracę, ale plus, walka, to jest sport. Ja tylko jeden, dzięki serdecznie. Paulina Klimek tuż po walce porozmawiała ze zwycięzcą walki wieczoru Patrykiem Kaczmarczykiem. Patryk wygrał bitwę o Radom. A co miał do przekazania po walce? Posłuchajcie sami. To był plan? Jestem z tego znany chyba, nie? To moje latające kolana, ekwilibrystyczne techniki. Jeżeli jestem zdrowy i w 100% silny, to tak się dzieje w klatce. Na sam koniec Rutek oraz Kaczmarczyk oddali sobie szacunek oraz wymienili swoje poglądy po tej walce. Totolotka teraz, a, bardzo ładnie mówię. Totolotka? Ja mówię, jak ci nie walnąłem teraz. Stary, to było celowane. Ale wygrana jest, wiesz, jak no. Totolotek. Wygrał jak wszystko. Jest. Szacunek. Bardzo ładnie. Nie no, siedzę, mówię, kurwa, jak ci mówię, tak walnął tam, wiesz. Ja pierdzielę, mówię. Na kanale Klatka po Klatce Rutek został zapytany, jak wytrzymał to potężne kolano i jak zdrowie po jego walce. Tak, nie no, ja czuję w ogóle tak jakbym połowę tej czaszki zębów górnych nie czuję. Takie mam drętwę, co nie? Trafił idealnie. Nawet ja w tym narożniku zapytałem się, co się stało, kurwa, jak to się stało, wiesz? I dopiero powiedzieli, że po kolanie, nawet mówię, nie ten. Boli mi tutaj, o, kurwa, śniaka mam. Trafił naprawdę bardzo dobrze, bardzo czysto. Przez chwilę tam po tym kolanie, ale to takie prawie od razu już kontrolowałem, starałem się bić, starałem się. Jakbym może troszkę szybciej wyszedł w tej pierwszej rundzie na niego i zrobił robotę, to było może byłoby inaczej, ale też w drugiej rundzie ten drugi knockdown zrobił zdecydowanie robotę. Na kanale In The Cage Marian Ziółkowski, były mistrz KSW, podsumował galę XTB KSW 88 w Radomiu. Sami zobaczcie, co miał do powiedzenia Marian. No tak jak mówisz, fenomenalny wieczór. No przede wszystkim cały czas mam w głowie te akcje Patryka Kaczmarczyka. To w jaki sposób dobrał się do skóry Daniela, który jest świetny. Daniel Rutkowski jest świetnym zawodnikiem i to, że dzisiaj Patryk potrafił wygrać, to pokazuje, że Patryk też jest świetnym zawodnikiem, że trzeba go w końcu zacząć doceniać, nie skupiać się na tym, że jest głośny, że jest czasami buńczuczny, tylko na tym, że naprawdę za tą pewnością siebie stoją wielkie umiejętności. W dalszej części rozmowy Ziółkowski powiedział, komu należałoby dać bonus za walki.
No to oczywiście Patryk Kaczmarczyk, Daniel Rutkowski, to na pewno. Piotr Kuberski z Bartkiem Leśko. Fenomenalna postawa Piotra Kuberskiego. No tak się spodziewałem, bo już, na galach organizacji FEN pokazywał, że jest bardzo mocny. Myślałem, że może Bartek Leśko jednak troszeczkę bardziej się postawi, bo ma też duży talent Bartek, dużo lepszy zasięg rąk i myślałem, że będzie potrafił bardziej trzymać ten dystans, ale bardzo, bardzo agresywnie był nastawiony dzisiaj Piotrek. Świetna postawa tego zawodnika i... Na ankiecie na naszym kanale poprosiliśmy Was o opinię na temat gali XTBKS W88. Galę XTBKS W88 obejrzało zdecydowanie więcej widzów, bo aż 39% ankietowanych oceniło ją jako bardzo dobrą, a nieco ponad 1/4 widzów nie oglądała gali XTBKS W88. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.